poczucie, że musi pan działać w cudzysłowie, mówię, w podziemiu, że trzeba skonspirować. Wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie. Mam przekonanie, że musimy robić wszystko jawnie, przejrzyście, otwarcie. To jest jedyna metoda, żeby nie musieć się niczego bać, jednocześnie, żeby nie dawać pretekstów do ataków, do właśnie inwigilacji, do jakiejś manipulacji. Jeżeli wszystko robimy otwarcie, o wszystkim mówimy i nie mamy nic do ukrycia, to trudno jest nas zaatakować, chociaż też mamy akurat ostatnio sygnały, że jest szykowana jakaś prowokacja przeciwko nam, prawdopodobnie na gruncie obyczajowym. Gdzieś takie sygnały dochodzą. Poprzednio, jak mieliśmy tego typu sygnały, to coś się działo zazwyczaj, więc podejrzewam, że teraz również coś się wydarzy. No ale trudno. No. Ale tylko, wie pan, bo dokonuje pan takiego skoku od A do C troszkę, ja tego B po środku nie widzę, bo mówi pan tak, że mamy dowody na to, że mamy dyktaturę, jesteśmy podsłuchiwani, no to nie są rzeczy w demokracji normalne, a jednocześnie ja codziennie przejeżdżam, wracam do domu, codziennie koło kancelarii pani premier i widzę kot stojący przed kancelarią premiera. Oczywiście, no ale mam się przeciwników tak obecnej władzy stojących pod kancelarią. Nikomu się nic złego nie dzieje. Na demonstracjach się nic złego nie dzieje. Możecie państwo demonstrować. Sam pan mówi, że możecie, że działacie otwarcie. Nikt wam nie przeszkadza w tej działalności. Oczywiście znamy tę narrację, bo cały czas partia rządząca mówi, o co chodzi, przecież możecie chodzić po ulicach. No ale to nie jest narracja. To jest próba wykazania, że demokracja to jest wolność chodzenia po ulicach. No nie. Nie, demokracja to jest wolność działania. Przepraszam bardzo. Demokracja to jest system sprawowania rządów. To jest system, w którym mamy wiele różnych instytucji, które wzajemnie współpracują, się kontrolują, mamy trójpodział władzy, mamy tak zwane checks and balances, każda instytucja jest za coś odpowiedzialna, się dba o to, żeby, nie wiem, opozycja dba o to, żeby koalicja ustanowiła jak najlepsze prawo, poprzez wskazywanie, gdzie są błędy, co trzeba poprawić i tak dalej. U nas te wszystkie elementy demokracji zostały zlikwidowane. Mamy jeszcze niektóre wolności obywatelskie, możemy chodzić po ulicach, możemy mówić, co myślimy, na przykład tutaj u pana w programie, to bardzo dobrze, że jeszcze nie wszystko nam zabrano, ale zabrano nam już naprawdę bardzo dużo, łącznie z prawem do prywatności, właśnie ustawą o policji, z prawem do uczciwego postępowania sądowego poprzez upolitycznienie totalne prokuratury za pomocą ustawy, która jest skandaliczna absolutnie. Odebrano nam ochronę przez Trybunał Konstytucyjny naszych obywatelskich praw, odebrano nam prawo własności do ziemi rolnej i do lasów, gdzie są poważne ograniczenia, co już wiemy o problemach, jakimi to skutkuje. Rolnicy nie mogą kredytów zaciągać pod zastaw ziemi, co do tej pory zawsze robili. Ale to zakaz sprzedaży ziemi rolnej, to ja uważam, że jest głupi. Uważam, że to jest... Tylko pan to przedstawia jako dowód na to, że zabiera się nam jakieś wolności, a ja uważam, że to jest po prostu złe prawo, głupie prawo. To jest różnica jednak. Przepraszam, prawo własności to jest prawo niezbywalne. Ale prawo własności jest prawo wszędzie. Człowieka. Znaczy nigdzie nie jest uniwersalne i całkowite. Ale czy wszędzie gdziekolwiek... na świecie są różne ograniczenia, że tego nie wolno, tamtego nie wolno. Nie może pan parku narodowego kupić w Stanach Zjednoczonych, nie. Co ale niekoniecznie nie kupić, znaczy. Oczywiście, że nie, ale jeżeli coś mam, to mogę to sprzedać, tak? A u nas nie. I tu jest problem. To jest ograniczenie mojego prawa własności. Ale ja ciągle uważam, że to jest dowód na to, że może nie mamy najlepszego parlamentu i posłowie nie są najbardziej profesjonalnymi, jak mogliby być, ale to nie znaczy, że to jest dowód na jakąś dyktaturę. Uważa pan, że inwigilacja bez kontroli sądowej, bez jakiejkolwiek kontroli tak naprawdę, jest naruszeniem praw człowieka? Uważam, że to jest bardzo ciekawy temat do dyskusji, ale to jest dyskusja, która się nie toczy w Polsce PiS-u, tylko ona się toczy wszędzie na świecie, w każdym państwie, również w państwach, w których lewicowe partie rządzą, dlatego że jest to związane z wojną, z terroryzmem. I powiem panu szczerze, że akurat w tej sprawie uważam, że polskie służby miały za mało możliwości walki z terroryzmem w Polsce, bo ja uważam, że zamach się w końcu w Polsce zdarzy terrorystyczny. I wtedy się obudzimy z przerażeniem, że w ogóle nie byliśmy przygotowani. Mam jakieś dowody na to? Nie mam dowodów, ale widzę, co się dzieje na świecie. No, nie wszędzie są zamachy. Nie wszędzie są zamachy. Ja uważam, uważam też, że się trochę przesadza z tym zagrożeniem terroryzmem. Znacznie więcej ludzi ginie na świecie z zupełnie innych przyczyn niż z powodu terroryzmu. No tak, ale wie pan co, no to trzeba zakazać jazdy samochodami, bo dużo więcej osób w wypadkach ginie niż z ręki terrorystów. Się w ogóle terroryzmem nie zajmujmy, tylko zlikwidujmy samochody. A ja byłem 11 września w Waszyngtonie i widziałem to na własne oczy, dlatego się też pewnie przejmuję. Nie, ja rozumiem to. Jest oczywiście zagrożenie, tak? Tylko warto jest zachować proporcje. Czy jeżeli mamy ograniczyć prawa miliardów ludzi tak naprawdę na całym świecie z powodu tego, że
kilka tysięcy mogłoby zginąć, ale nie wiadomo nawet, czy zginą, no to, to jest pytanie o proporcje. Oczywiście każde życie jest ważne, ja nie chciałbym tutaj bagatelizować ale tego. Ale teraz wchodzi na dyskusję, która oczywiście bardzo ciekawa i co więcej uzasadniona. Dyskusja o tym, jak ograniczać, czy ograniczać prawa obywatelskie w wojnie z terrorem, to jest dyskusja, która się wszędzie na świecie toczy, ale to nie ma nic wspólnego z dyktaturą PiS-u w Polsce. Nie, nie, no, dyktatura to jest zupełnie co innego. Tak? Dyktatura to jest na przykład telewizja publiczna. To jest telewizja publiczna, która... Bo zawsze telewizja państwowa, zawsze. Ja nigdy nie mówiłem o niej publiczna, bo ona była zawsze państwowa. Przepraszam, ale wcześniej proszę, nie była taka? Proszę sobie przypomnieć na przykład, kiedy Platforma objęła rządy w 2007 roku. Kto był prezesem telewizji? Nie pamiętam, ale wie pan co, no to jest... I przez ile czasu był? Ale jaki, bo tam się kadencje nie nakładały, no to wiadomo tutaj było, tutaj też się nie nakładały. Tutaj też się nie nakładały. Ci są sprytniejsi, że zmienili ustawy, no, a tamci nie byli na tyle sprytni, żeby zmieniać ustawę. Ludzie, którzy pamiętają dobrze telewizję ze stanu wojennego, mówią, że wtedy nie uprawiano takiej propagandy jak teraz. Tak brutalnej, tak nachalnej, tak agresywnej. Ja to pamiętam inaczej. Ja pamiętam stan wojenny. Byłem mały bardzo. Ja też pamiętam. Panie Mateusz, musimy skończyć.